24 lutego otrzymaliśmy informację o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę, a my jako banda nie chcieliśmy być obojętni. Czuję wewnętrznie i tak lepiej mi aż na sercu, jak... Sobotniej nocy podjęliśmy dość spontaniczną decyzję o wyjeździe na przejście graniczne koło Medyki. Chcieliśmy tam udzielać jakiejkolwiek pomocy, jaką możemy dać i jednocześnie w miarę możliwości przetransportować kogoś, kogo uda nam się zabrać. Zorganizowaliśmy małą zbiórkę, przygotowaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyliśmy. Mamy kilka wolnych mieszkań. Gdzie? W Krakowie. No to może, wiesz co, ja mam w Częstochowie, mam swój hostel. Przyjmuję 20. Tak, ja też z Częstochowa. Podczas podróży zaczęła nas uderzać prawdziwa powaga sytuacji. To, jaki bezsensowny rozlew krwi rozpoczął się na Ukrainie, jak w akcie agresji mocarstwa. Teraz matki i dzieci muszą szukać schronienia po całym świecie. Jedzenie? No, mam jakieś jedzenie, jakieś kotle. No, to ilość osób chętnych do pomocy była pięknym widokiem, naprawdę wzruszającym. To, ile możemy zdziałać razem, jest po prostu wspaniałe. Pamiętajcie, jak ważne jest przetransportowanie tych ludzi w miejsca, w które chcą się dostać. W miarę możliwości, nawet z terenów Ukrainy. To z reguły się to odbywa tak, że każdy pisze sobie kartkę, kartonik, tak jak tutaj ludzie stoją, po prostu gdzie kto chce zabrać osoby, tak? W tym momencie koordynatorka, która jest w autokarze, ona wychodzi i pyta, że ma na przykład 4-5 osób do zabrania Kraków, Gdańsk, Katowice. No i kierowcy się zgłaszają, kto ile ma miejsca wolnego, biorą te osoby, zawożą, z reguły wszyscy, co przyjeżdżają, mają adres, pokazują kierowcy, no i na ten adres trzeba te osoby zabić, dostarczyć. Czyli tak? Ludzie dobrowolnie po prostu... Tak, dobrowolnie wszystko, jest, tak. Dokładnie. Nic, żadnych opłat, żadnych pieniędzy, nikt tutaj nie bierze. Oczywiście. Każdy chce przyjechać, pomóc po prostu. A tyle. Co? Jeśli teraz zadajesz sobie pytanie, jak możesz pomóc, tu masz małą podpowiedź. Na razie mamy wszystkiego wrót, tak? Najbardziej trzeba będzie ludzi do wolontariatu w ciągu tygodnia, tak? Bo teraz jest weekend, to wszyscy mają wolne, ale w ciągu tygodnia będzie problem z ludźmi. W ciągu tygodnia i na noce, nie? A jeśli chodzi o transport, to dalej będzie potrzeba dużo tych ludzi, którzy będą chcieli, tak jak teraz, przewodzić na osobę. To znaczy, no zgłaszają się, tutaj Ukraińcy zmontowali taki punkt przerzutowy, tak? Bo to tak naprawdę tymczasowy taki punkt przerzutowy, więc ten most zrobili transportowy, ale też przyjeżdżają Polacy, zabierają mnóstwo ludzi w Polskę, prawda? Oferują hotele za darmo, miejsca noclegowe, pracę nawet, więc naprawdę pomoc jest olbrzymia. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało w ciągu prawda, tego tygodnia, choć dalej. Nie? Żeby być wolontariuszem tutaj pomagać, to coś może zgłosić? Nawet tu do mnie, prawda, czy do osoby, która będzie zawiadowała punktem, bo się zmieniamy. Czyli po prostu trzeba przyjść. Trzeba przyjść i chcieć, tak? Musimy napisać po ukraińsku, że jesteśmy z Wrocławia za królestwo. Biały namiot. Okej. Za tym namiotem biały namiot. Dobra. Pamiętaj o tym, aby śledzić strony rządowe oraz grupy, które zajmują się tematyką obecnej sytuacji.
Z tego, co nam udało się dowiedzieć, najbardziej potrzebne są aktualnie rzeczy dla dzieci, koce oraz leki. Pamiętaj o tym, że każda pomoc się liczy. Każdy mały gest pozwala zbudować coś wielkiego. Do Warszawy, ten człowiek. Nie, ja już wziąłem, no. Nam z tego przejścia udało się pomóc trzem dziewczynom z matką dotrzeć do Krakowa, skąd też skierowała się do Berlina. Wiemy, że są już bezpieczne. Co to jest na prawo? Do tego pożyczenia. Tam z przodu dziewczyna z megafonem. Pamiętajcie o tym, żeby po dotarciu na miejsce udać się do osób, które tym wszystkim zarządzają. Wtedy możemy uniknąć bardzo dużego zamieszania i błędów logistycznych. Dziękujemy za miłe towarzystwo do Krakowa naszym nowym przyjaciółkom z Kijowa. Mamy nadzieję, że napaść Rosji się szybko skończy i będą mogły wrócić do taty, dziadka i babci szybko. Nikt z tych, którzy zostali w Ukrainie, nie ucierpi w tej bezsensownej wojnie.